Muzeum w Kairze całkiem niedawno ujawniło przełomowy starożytny papirus, który został odkryty jeszcze w 2013 roku w Morzu Czerwonym. Zdaniem badaczy, znalezisko to szczegółowo opisuje część procesu budowy Wielkiej Piramidy w Gizie. Starożytny tekst liczy przeszło 4,5 tysiąca lat, co czyni go najstarszym dokumentem kiedykolwiek odkrytym w Egipcie. Na razie ujawniono, że rzeczony papirus to w rzeczywistości terminarz, który należał do Egipcjanina o imieniu Mere, odpowiadającego za zespół około 200 mężczyzn. Znalezisko to zostało opisane przez archeologów Pierre'a Talleta i Gregorego Marowarda w czasopiśmie Archeologia Bliskiego Wschodu. Terminarz szczegółowo opisuje procesy mające miejsce w kilku kamieniołomach, które znajdowały się w pobliżu Nilu, a także stwierdza, że wapienie wykorzystywane w budowie zewnętrznej części piramidy otrzymano w mieście Tura, a dopiero później transportowano je statkami na plac budowy Wielkiej Piramidy. Tekst opisuje również szczegóły podróży z Tury na plac budowy, która miała trwać 4 dni. Zgodnie z zapiskami inspektora, materiały do budowy piramidy były sprowadzone za pomocą zestawu kanałów, które rozpoczynały się w Nilu. Według naukowców, Merer napisał swój dziennik w 27 roku panowania faraona Cheopsa. Starożytny papirus opowiada, że do tego czasu Wielka Piramida została prawie ukończona, a znaczna część pozostałych prac koncentrowała się na budowie obudowy wapiennej, która pokrywała zewnętrzną część Wielkiej Piramidy. Wiadomo nam również, że budowa Wielkiej Piramidy była nadzorowana przez wezyra Ankhafa, który był przyrodnim bratem faraona Cheopsa. W swoim artykule Talet i Marowarda napisali, że jednym z tytułów Ankhafa było wódz wszystkich dzieł króla. Oczywiście, pomijając, że jest to jeden z najwcześniejszych tekstów opowiadających o budowie piramidy Cheopsa, wiele rzeczy pozostaje jednak zagadką. Przykładowo, nie tłumaczy nam on jeszcze zagadki początków istnienia piramid, ani nie wyjaśnia metody transportu bloków skalnych do wysokości 147 metrów. Ale bez wątpienia jest to bardzo dobry początek. Niewykluczone, że jeszcze za naszego życia piramidy w Gizie i ich sekrety staną przed nami otworem.